Cześć, siemaneczko, witajcie na kanale Pawela, co kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć kolejny katalog narzędzi marki Parkside. Będzie to grudniowy katalog. I tutaj w tym katalogu będziemy mieć dużo narzędzi marki Parkside Performance. Chociaż na stronie 39 od czwartku, 7 grudzień, za 159 zł będziemy mieć kompresor przenośny akumulatorowy. A dzisiaj mam nowy wskaźniczek. Ciekawe, kto zgadnie, co to jest. I tutaj mamy wyświetlacz LCD z manometrem do samochodów, rowerów lub piłek. Idealny w podróży. Nie miałem tego, nigdy tego nie używałem, nie wiem jak to działa. Marka Ultimate Speed. Uważam, że bardzo dużo narzędzi tej marki Ultimate Speed jest na przyzwoitym poziomie i działa dobrze. W zestawie mamy wentyle do samochodów, do rowerów, do nadmuchiwania piłek. Ciekawe jak to działa. Po lewej stronie mamy takie akcesoria dla naszych pupili, jakaś maszynka do szczerzenia, tutaj jakaś poduszeczka do pielęgnacji, tutaj mysz z myszką dla kotka lub psa, takie nadmuchiwane legowisko. No ale skupimy się na narzędziach, co tutaj mamy. Tutaj mamy matę ochronną na szybę plus 70 stopni i minus 50 stopni, to jest mata termiczna. Poniżej za około 20 zł mamy taką lancę i dwie nakładki na szyby do czyszczenia z zewnątrz i wewnątrz samochodu. To ramię regulujemy od 25 do 40,5 cm. Również za około 20 zł spraye samochodowe, 7 rodzajów, nakuny, spray do montażu opon, spray z wazeliną do uszczelek, spray do hamulców, odmrażacz sprayu, do pasków klinowych, do obsługi samochodu. To co tutaj mamy, to mamy od 7 grudnia, a od 9 grudnia mamy akumulatory 8 amperogodzin oraz 4 amperogodziny za takie kwoty, jakie tutaj mamy podane, także online. To są te smart bluetooth Lidl Home. Na stronie 41 mamy zakrętarkę od soboty 9.12 do 13.12. Czyli tutaj mamy takie daty podane i tutaj mamy 50 zł taniej za 249 zł. No, znana wszystkim zakrętarka udarowa. U mnie już druga taka jest, bo po prostu pierwsza robiła hece, druga już sprawuje się bardzo dobrze. Maksymalny moment obrotowy 256 Nm. Znamionowa liczba drgań od 0 do 4300 na minutę. Liczba obrotów od 0 do 3600. Wielkość śrub do M16. Zobaczmy dalej, co tam mamy. Na stronie 42 mamy bardzo mocne wiertarko-wkrętarki. Tutaj mamy za 349 zł, obniżka o 50 zł. I ta wiertarka tutaj u góry posiada maksymalny moment obrotowy 150 Nm. Jest u mnie na kanale, także zapraszam. Zobaczcie sobie, tutaj jest link, jak ona się sprawuje. Również o 50 zł taniej, maksymalny moment obrotowy 80 Nm. To są bez akumulatora i bez ładowarki. I różnica między tą a tą to jest taka, że po prostu ona jeszcze posiada udar. Jest u mnie porównanie mniej więcej, jak one wyglądają, ile ważą nawet. Także zapraszam również na ten film, na jej temat. A obok tutaj mamy zupełną nowość, tak mi się wydaje, że to jest całkiem nowe narzędzie. 60 Nm, Parkside Performance, wiertarko-wkrętarka na akumulator 20V. I to jest jedno z najtańszych narzędzi marki Parkside, jeżeli chodzi o wiertarko-wkrętarki. I jeszcze obniżona cena na 199 zł, czyli 50 zł taniej. One posiadają 5 lat gwarancji, także będą również testy na jej temat. Bluetooth, czyli możemy łączyć się z aplikacją. I zobaczymy, jak ona się sprawuje. Także zapraszam na mój kanał, do subskrypcji kanału, jeżeli możecie. To zobaczymy też wiele ciekawych filmów. Nie tylko na temat marki Parkside, ale również na przykład na temat narzędzi marki Dedra, jak i również innych narzędzi. Te wszystkie wiertarko-wkrętarki posiadają silniki bezszczotkowe.
Może już wiecie, co to jest za wskaźniczek? Sprawdźmy kolejną stronę, co tutaj mamy. Sporo narzędzi marki Parkside Performance. Strona 44, piła akumulatorowa, wgłębna, 20 V. Tutaj jest link. Jest u mnie na kanale za 499 zł. Bardzo dobra pilarka, bardzo dobrze wykonana. Jeżeli chcemy sobie coś dokładnie dociąć, przyciąć, dodatkowo mamy tutaj szyny prowadzące. To jest po prostu idealna do takich prac. Są różne tarcze wymienne. Regulacja bezstopniowa od 0 do 52 mm. W zestawie uniwersalna tarcza Fi 140 mm. Ogranicznik równoległy, szyna prowadząca i dwa kluczyki sześciokątne. Możliwość pracy tuż przy ścianie do 10 mm. Idealna do szczelin dylatacyjnych. Szyna jest dwuczęściowa, trzeba ją połączyć. Prędkość obrotowa na biegu jałowym to jest od 2800 do 5500 na minutę. 6 trybów. Możemy tutaj ustawić prędkości, tryb eko dodatkowo. Poniżej za 399 zł. Tutaj mamy już obniżkę o 100 zł. Mamy akumulatorową piłę szablastą na 40 V, czyli dwa akumulatory potrzebujemy. Jest u mnie na kanale, także zapraszam sobie do obejrzenia. Silnik bezszczotkowy również. Jest to bardzo ciężka piła szablasta, ale jest bardzo wydajna. Pracuje dobrze do tej pory, także nic się z tymi narzędziami nie dzieje. Całkiem niezłe narzędzia. Długość skoku mamy 32 mm i maksymalna wydajność cięcia 150 mm w drewnie, 15 mm w stali, 20 mm w metalach nieżelaznych, 100 mm w rurach metalowych. Liczba skoków na biegu jałowym od 0 do 2300 i na drugim trybie od 0 do 3000 na minutę, poziom drugi. To mamy od soboty 9 grudzień, tutaj również od soboty 9 grudzień. Młotowiertarka, młot kombi 20 V, 50 zł taniej, czyli za 299 zł bez akumulatora i ładowarki mamy taką młotowiertarkę. Używana u mnie bardzo długo, sprawdza się znakomicie. Chociaż niebawem będą testy z Dedry, także już zapraszam. Dedra też jest bardzo mocna i również posiada silnik bezszczotkowy. Myślę, że to jest znakomita alternatywa do tej młotowiertarki. Parametry, jakie posiada ta młotowiertarka, to jest liczba uderzeń od 0 do 4700 na minutę, obroty biegu jałowego od 0 do 950, maksymalne średnice wiercenia, to mamy 24 mm beton, kamień, 13 mm metalu, 27 mm w drewnie. Poniżej również od soboty za 249 zł, akumulatorowa wyżynarka 20 V. Te wszystkie narzędzia są u mnie na kanale, także z góry zapraszam. Zarówno tamte, jak i tutaj, co mamy, klucz udarowy, ten duży, o 100 zł taniej. Maksymalny moment obrotowy 1356 Nm, liczba uderzeń od 0 do 1900 na minutę, liczba obrotów na biegu jałowym od 0 do 1550 na minutę i wielkość śrub do M33. I uchwyt tutaj, co mamy, to mamy uchwyt 1/2 czworokątny. To jest bardzo ciężki klucz, no też zależy dla kogo, bo to dla kogoś to może być lekki, a dla kogoś znowu może być bardzo ciężki, ale jest bardzo wydajny. A poniżej mamy tutaj caterpillar, spodenki, bokserki męskie, dwie pary i również to mamy za 35 zł, a tutaj mamy inne bokserki, dwie pary Parkside za 13,98. Tutaj tego u mnie nie ma na kanale, bo to jest szlifierka kątowa na akumulator 20 V. Ja mam tutaj z tą głowicą wydłużoną, która jest bardzo fajna. Bardzo łatwo w trudno dostępnych miejscach nią ciąć, ale tej nie mam, bo to jest też ta na Bluetooth. Te wcześniejsze, co nie miały Bluetootha, to one są całkiem niezłe, dobrze się sprawdzają, silniki bezszczotkowe. To jest na tarczę Fi 125 mm,
Liczba obrotów regulowana od 3000 do 10 000 obrotów na minutę. Jakiś mega akumulatorowy reflektor LED 75 W i zakres jaskrawości 1000 lumenów. Później mamy 5000 lumenów oraz 10 000 lumenów z zasilaczem sieciowym. Trochę droga, 300 zł około, no ale dodatkowo możemy po prostu jej używać prosto z sieci, nie musimy po prostu podłączać akumulatora. Aha, i nawet nie wiem, czy on ma wbudowany akumulator, bo tutaj nic o tym nie pisze. Czy na X20V, to jest taka chyba ciekawość. Nie napisali, żeby po prostu wzbudzić ciekawość. Także to już mamy wszystkie narzędzia, które są prezentowane w tym katalogu. To narzędzie mnie bardzo interesuje, z tego będziemy mieć niedługo testy. Najtańsza wiertarko-krętarka na akumulator X20V marki Parkside Performance, 60 Nm. Zobaczymy, jak ona się sprawuje, jak ona działa. To znaczy, wydaje mi się, że były wcześniej, ale nie wiem, czy te modele były droższe, co tak mi się to wydaje. A ta jest chyba właśnie ta na te Bluetooth i inne takie elementy. A teraz zobaczmy, co to za wskaźniczek. Ciekawe, czy ktoś odgadł. To są takie szczypce, powiem Wam, do wyciągania kleszczy. Bo mnie taki jeden łobuz dziabnął w tym roku, no i właśnie miałem z tego skorzystać, ale nie zdążyłem. Wyrwałem rękami. Siemanko, cześć.